Ludzie głupi twierdzą, że zawdzięczamy wolność, to co się stało po 89 roku, Lechowi Wałęsie. Ludzie trochę mądrzejsi mówią, że zawdzięczamy to Janowi Pawłowi II i jego wizycie w Polsce, gdzie w Warszawie powiedział te pamiętne słowa: niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jednak ci, którzy najbardziej orientują się w realiach współczesnej polityki, bez zbędnego wahania odpowiedzą, że przemiany 89 roku i ogólnie przynajmniej ten chwilowy rozpad systemu sowieckiego zawdzięczamy Ronaldowi Reaganowi. To on po raz pierwszy w roku 1983 publicznie nazwał Związek Sowiecki Imperium Zła. Warto się jednak zastanowić, co stało się, zanim do tego doszło. Co ukształtowało tego człowieka, że tak jasno nazwał zło naszych czasów i jego polityczne ucieleśnienie. Zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, jeszcze dwa zdania o samym tym haśle, tej myśli przewodniej, która rozpoczęła wyścig zbrojeń, który pogrążył Sowiety. Otóż Imperium Zła, tak przetłumaczone, nie do końca właściwie oddaje oryginał. W rzeczywistości Reagan tutaj powiedział, że Związek Radziecki jest imperium diabła. O tyle ma to znaczenie, że słowa te padły nie na jakimś wiecu politycznym, nie podczas jakiejś konferencji prasowej w Białym Domu, ale na dość ciekawym zgromadzeniu. Mianowicie w marcu 83 roku prezydent Reagan został zaproszony na takie doroczne spotkanie, zjazd wszystkich ewangelicznych chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych, National Association of Evangelicals. I na tym to zjeździe amerykańskich protestantów padły właśnie te słowa wskazujące na Imperium Sowieckie jako na Imperium Diabła. Dlatego pokazuje tutaj kontekst, że następuje tu spotkanie duchowych treści głoszonych przez chrześcijan z ich polityczną emanacją czy ucieleśnieniem w myśli politycznej realizowanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. On nie bał się w tym towarzystwie, w tym gremium pokazać, że komunizm, państwo komunistyczne, które chce zdobyć panowanie nad światem, jest w rzeczywistości kierowane przez diabła. Jest imperium zła rozumianego osobowo. Podkreślam, nie filozoficznie, ale osobowo, że jest to imperium diabła. Pokazanie prawdy pomaga zmotywować ludzi do właściwej walki. I rzeczywiście, zarówno protestanci w Stanach Zjednoczonych, jak też wszyscy Amerykanie stanęli zjednoczeni do tej walki i tę walkę wygrali. Obiecałem jednak, że cofnę się w przeszłość, by wyjaśnić, dlaczego Ronald Reagan wybrał akurat to gremium do wypowiedzenia tych słów i dlaczego tak jasno i tak precyzyjnie uchwycił istotę komunizmu. Czytam właśnie biografię Ronalda Reagana, polski tytuł Ronald Reagan, duchowa biografia, autor Paul Kengor, polskie wydawnictwo Rafael, tytuł oryginału God and Ronald Reagan, czyli dosłownie Bóg i Ronald Reagan. I z tej to książki dowiedziałem się, że Reagan od najmłodszych lat swojej takiej już publicznej działalności, już jako student, jako później aktor, był zaangażowany też politycznie. Był zaangażowany szczególnie przeciw faszyzmowi. Na przeróżnych spotkaniach towarzyskich i bardziej publicznych obnażał zło faszyzmu. Pewnego razu jednak powiedział, że zajmie się też złem komunizmu i wtedy został odrzucony przez, można powiedzieć, ten intelektualny salon amerykański. Był to czas, kiedy rzeczywiście faszyzm był zły, tuż po II wojnie światowej, a komuniści no, to byli tacy no, trochę jednak sojusznicy, nie mówiąc o tym, że ogromna agentura wpływu sowieckiego już pracowała nad tym, by komunizm postrzegać jako taki dość fajny, przyjazny człowiekowi system.
co wpłynęło, że na początku zimnej wojny Reagan rozszerzył swoje perspektywy na zło systemów politycznych. Co wpłynęło, że oprócz atakowania faszyzmu zaczął też atakować komunizm. Otóż przyczynił się do tego pewien pastor, Cleveland Clayauer, który po jednym z jego przemówień antyfaszystowskich podszedł do niego i zaczął go uświadamiać o jeszcze większym zagrożeniu nadciągającym nad cały świat, o zagrożeniu komunizmem. To wtedy Reagan poszerzył swoją perspektywę. Kiedy ponad 30 lat potem, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, wydał wojnę komunizmowi, wydał wojnę imperium zła, wydał wojnę imperium diabła, to był to efekt tej rozmowy. To wpływ tego pastora spowodował, że Reagan jasno zobaczył korzenie zła komunizmu. Można w ten sposób powiedzieć, że mając wolność po 1989 roku, zawdzięczamy ją także wierności tego amerykańskiego pastora, wierności prawdzie. Oby polscy pastorzy, czy ogólnie przywódcy duchowi, mieli przynajmniej cień takiego rozeznania, jakie miał tamten człowiek, który wpływem na Ronalda Reagana wpłynął na bieg historii całego świata.